Drugi remis 2-2 walczył Gryf Słupsk w rundzie wiosennej na własnym boisku. Zremisował w czwartej lidze z lokalnym rywalem Jantarem Ustka i nie jest to jednak rezultat mogący zadowolić kibiców. Przed spotkaniem uczczono minutą ciszy zmarłego dzień przed starciem Dariusza Piechotę, byłego bramkarza, wychowanka Gryfa Słupsk. Miał 48 lat. Natomiast sam mecz o wiele lepiej rozpoczęli piłkarze gości. Gryf był mało skoncentrowany i szybko dopuścił się istotnego błędu w defensywie. Już w piątej minucie Kacper Książkiewicz dostał piłkę z prawej strony i mimo, że był blisko niego Tomasz Prusaczyk, obrońca Gryfa, miał na tyle wolnego miejsca, że zdołał uderzyć na bramkę i zdobyć gola. Jantar prowadził 1-0 i dopiero ten fakt pobudził dożywszej gry słupskich zawodników. Dopiero wtedy rozpoczął się dla nich mecz. Już w szóstej minucie mieli pierwszą okazję po dośrodkowaniu rzutu wolnego Szymon Mytych. Bez przyjmowania uderzył piłkę, ale ta przeszła nad bramką. W odpowiedzi w siódmej minucie Książkiewicz wyszedł sam na sam z Bielańczukiem, ale w ostatniej chwili Dawid Więckowski wybił mu piłkę. Słupski zespół rozkręcał się bardzo długo, a kulminacja tego nastąpiła dopiero w ostatnich minutach pierwszej połowy. W 39 minucie aktywny Daniel Piechowski dostał piłkę w polu karnym, ale niepotrzebnie decydował się na dribbling i obrońcy wybili ją na rzut rożny. W jego efekcie Maciej Gregorek uderzył futbolówkę, została jednak ona zablokowana przez obrońców Jantara. Co się odwlecze, to nie uciecze. Przekonali się o tym kibice i piłkarze w 45 minucie. Wtedy po rzucie wolnym z prawej strony Piechowski uderzeniem głową skierował piłkę do siatki i mieliśmy na stadionie przy ulicy Zielonej remis 1-1. Tuż po przerwie Gryfici mieli kolejne okazje. W 48 minucie po rzucie rożnym Tomasz Piekarski trafił z główki w słupek. To nie był jednak koniec akcji. Zakończył ją Fabian Słowiński, ale nie zdobył gola, bo obrońcy wybili piłkę z linii bramkowej. W 67 minucie po dograniu Gregorka z prawej strony Piechowski, tym razem nogą, skierował piłkę tuż koło bramki. Gryf nie rezygnował ze zdobycia gola. Dopiął swego w 77 minucie. Wtedy to po faulu na Prusaczyku sędzia podyktował rzut wolny na wprost bramki. Po dobrym dośrodkowaniu Piekarskiego Piechowski świetnie zachował się, wybiegając z głębi pola i zdobył gola głową. Tuż obok zaskoczonego Fabiana Radoszewskiego. Gryf miał prowadzenie 2-1 i szkoleniowiec Grzegorz Bednarczyk przemodelował zespół. Wzmocnił defensywę, ale szybko okazało się, że nie dało to rezultatu. Jantar ruszył do szturmu i udowodnił, że Gryf nie ma szczelnej obrony. W 83 minucie po kontrze Igor Skwierz doskonale znalazł się w polu karnym i doprowadził do wyrównania. Aż dziwne, że słupszczanie nie upilnowali tak trudno wywalczonych goli i prowadzenia. Mieli jeszcze za to okazję w 89 minucie, gdy Piekarski po podaniu z boku miał idealną piłkę, ale nie udało mu się skierować jej do siatki. Zostało więc 2-2. To dla Gryfa oznacza brak zwycięstwa w rundzie wiosennej. Tak o meczu mówił Grzegorz Bednarczyk, szkoleniowiec słupskiego zespołu. Na pewno nie jestem usatysfakcjonowany. Uważam, że ten mecz powinniśmy wygrać. Były ku temu okazje. Niestety nie udało się wykorzystać kilku dogodnych sytuacji. Dodatkowo nałożyły się błędy w obronie, po których straciliśmy dwie bramki. Martwi grał w obronie. Gra w obronie, bo po strzelonej bramce ustawiłem piątkę w obronie i potrafiliśmy stracić bramkę kolejną po wyrzucie z autu na środku boiska. Dla mnie to jest niezrozumiałe, gdzie jest 45 metrów do bramki. Co w tym czasie robią zawodnicy, o czym myślą, co powinni zrobić. No chyba ja nie będę każdemu notki wystawiał, czy co ma w domu lekcję odrobić, tylko myślę, że mają już takie doświadczenie i tyle razy spędzili na boisku, że wiedzą, że trzeba zasekurować, wiedzą, kiedy trzeba sfaulować, wiedzą, kiedy trzeba tą akcję przerwać. No, niestety, widocznie po pewnych rzeczach nie pamiętają. Tak, natomiast spotkanie komentował Karol Izmajłowicz, szkoleniowiec Jantara Ustka. Zadowolony. Jest mały niedosyt, bo przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, nie ukrywamy tego. Derby rządzą się własnymi prawami i chcieliśmy tutaj jakby odbić się troszeczkę po tych złych wynikach. Ale myślę, że z przebiegu meczu, przegrywając 2-1 jeszcze w końcówce spotkania, to trzeba się cieszyć z tego remisu. Gryf obecnie zajmuje 7. pozycję, Jantar jest na 17. miejscu. W następnym meczu Gryfici zmierzą się w Sycewicach ze Spartą. We'll be right back.